Witam Was serdecznie. Dzisiaj pobawimy się troszeczkę fraktalami. I zainspirowany książką Nature of Code Dana Schiffmana, chciałbym przedstawić fraktale, takie drzewo fraktalne. Bardzo proste w zaprogramowaniu, a jednocześnie bardzo też efektowne. No, i tym się dzisiaj pobawimy. Na początek wyjaśnię, o co chodzi. Co będziemy tworzyć. Otóż będziemy tworzyć w procesingu element, fraktal. Fraktal, czyli to jest takie coś, co składa się z kolejnych, jeszcze mniejszych powtórzeń samego siebie. Dzięki temu, no, jakby opanujemy jednocześnie fraktale, i zabawimy się też troszeczkę rekurencją. No i teraz o co chodzi? Spójrzmy na rysunek. Wyobraźmy sobie, że mamy. No, rysowanie mi idzie kiepsko. To jest powiedzmy, li... no, miała być linia prosta. To jest powiedzmy linia prosta, tak? No, rysowanie na komputerze nie jest łatwe, i teraz z tego punktu rozchodzimy się w jedną stronę i w drugą stronę. I teraz z tego punktu, który tu powstał i tu powtarzamy to samo, czyli rozchodzimy się w jedną, rozchodzimy się w drugą. Rozchodzimy się w jedną, rozchodzimy się w drugą. I z każdego nowego punktu, który powstał, Znów to samo, w jedną, w drugą, w jedną, w drugą, w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. No i tą czynność powtarzamy, ale no nie w nieskończoność, tylko do momentu, kiedy to ma sens. Te linie są coraz krótsze i te coraz krótsze linie w pewnym momencie no, będą mieli wartość tam powiedzmy jednego piksela, dwóch pikseli. Nie jesteśmy w stanie zejść z długością linii, Poniżej jednego piksela, bo tylko jeden piksel, picture element, no jest już niepodzielny. Czyli jeżeli tu teraz będę miał w lewo i w prawo po punkciku, no to następne w lewo i w prawo od tego punkcika już nie może być mniejsze, już nie może być krótsze. Czyli tu by znowu powstawały punkty. I w nieskończoność by te punkty się tutaj mnożyły, więc musimy się zatrzymać. I w rekurencji, w powtarzaniu, właśnie zawsze musi być taki warunek stopu. I my sobie możemy założyć, że ten warunek stopu to jest właśnie, kiedy długość naszej linii będzie powiedzmy 2 piksele, albo kiedy długość naszej linii będzie 1 piksel, no mniej niż 1 już nie może być. No i teraz założymy sobie, że one się jakoś zmniejszają. No powiedzmy o 60%, ale to jest oczywiście ile procent to jest kwestia. Żeby, żeby się zastanowić. O 60%, tak, o 60%, o 60 powiedzmy następna każda linia będzie. No i zobaczcie, że główny ten, ten, ten pień tego drzewa, no jest pojedynczy, a później mamy dwa, cały czas to samo. Rozgałęziamy się na dwóch, a wyniki rozgałęziają się na dwóch, a wyniki rozgałęziają się na dwóch. No i w ten sposób. W ten sposób dlatego narysujemy ten pień osobno, a osobno przejdziemy do, do potem dorysowania tych elementów. I teraz jaki tu będzie zastosowany trik? Takie małe wyjaśnienie na początek. Otóż będziemy przesuwać i obracać układ współrzędnych. Typowo w procesingu, bo będziemy to robić w procesingu, mamy układ taki, że 0,0 jest tu. No niestety. Rysowanie nie wychodzi mi prosto, ale tu jest x, tu jest y. Czyli w przeciwieństwie do matematyki, gdzie y idzie w górę, w procesingu od tego punktu y idzie w dół. No i teraz, jeżeli narysujemy linię, powiedzmy 0,0 0 do minus na przykład 150, tu jest minus powiedzmy 150. To ta linia wychodzi w ogóle poza okienko i jej nie widać. Natomiast, jeżeli ten układ, ten środek tego układu współrzędnych przeniesiemy na przykład w to miejsce, no to linia będzie tu. Jeżeli ten środek przeniesiemy w to miejsce, to linia będzie tu. Czyli będziemy stosować w procesingu przenoszenie układu współrzędnych. Dlaczego? Dlatego, że później ten układ współrzędnych, na przykład przeniesiony po narysowaniu y, pie, pnia, przeniesiony w to miejsce, to tu będzie układ współrzędnych w dół i w tą stronę. I teraz, jeżeli ten układ współrzędnych obrócimy y, o 45 stopni w tą stronę, no to układ współrzędnych będzie tak? Tak. No i teraz nasza linia rysowana w tą stronę no, będzie po skosie. Później wrócimy z układem współrzędnych do zielonej postaci i obrócimy go w drugą stronę o 45 stopni. Czyli układ współrzędnych będzie tu Y, tu X. X będzie się pokrywał z tą linią tu narysowaną. No i linia narysowana w tą stronę będzie się rozgałęziała. Czyli cały czas będziemy rysować linię prostą według układów współrzędnych, ale będziemy kręcić tym układem współrzędnych i go przesuwać. I teraz następnie przesuniemy układ współrzędnych do tego punktu, a później do tego punktu i utworzymy to samo. No i tu właśnie będzie to bogactwo tej rekurencji, że ka za każdym razem będziemy tworzyć klona samego siebie i będziemy wysyłać tego klona do tych zadań. No, ci z was, którzy nie, mają, nie mieli z rekurencją wiele wspólnego, to właśnie tu będą mieli ten problem chyba największy, żeby to zrozumieć. Rekurencja polega na tym, że funkcja, która coś robi, robi jedną rzecz. Nasza funkcja będzie robiła jedną rzecz i będzie rysowała linię. Natomiast ta linia, no widzieliście, w różnych kolorach rysowałem, tak? Ta linia czerwona. Była w tę stronę, a linia niebieska była w tę stronę. No poza pniem, który jest osobno rysowany. Ale później od tego punktu mamy jedną linię, drugą linię, i to są dwa klony. Jeden klon w jedną stronę obrócony, drugi klon w drugą stronę obrócony. I później każdy z tych klonów, gdyby to działało równolegle, mogłoby to działać równolegle, prawda? Każdy z tych klonów mógłby być osobno wysłany, procesor, komputer mógłby wykonywać to równolegle, każdy z tych klonów tutaj, znajdując się w tym miejscu, znowu będzie robił to samo. Linia w jedną, linia w drugą, poprzez dwa obroty układu współrzędnych. I teraz każdy z nich będzie wysyłał kolejnego klona, który będzie robił obroty dalej. No, jest to bardzo ciężko wytłumaczyć, dlatego że rekurencja oznacza klonowanie, oznacza tworzenie elementów. No i ponieważ te elementy są tworzone, to spróbuję potem na rzeczywistym kodzie to jeszcze jakoś przedstawić. Ponieważ te elementy są tworzone i się rozgałęziają, bardzo ciężko jest to narysować. No ale może nam się to uda do tego przejść. Podsumowując, co będziemy musieli wiedzieć? Będziemy musieli wiedzieć, jak przesunąć układ współrzędnych, jak go obrócić, jak narysować linię. No i tam jeszcze potem będziemy robić kolory i grubości tych linii, ale na początek tyle. No więc. Przejdźmy teraz do, yy, aha, jeszcze właśnie, zanim do tego, to będziemy musieli jeszcze wiedzieć, co to jest miara łukowa kąta. I tu takie małe wyjaśnienie, co to jest miara łukowa kąta, bo no nie wszyscy to wiedzą, nie wszyscy jeszcze na matematyce to przerabiali. Otóż, no, w podstawówce myślę, że uczymy się, że kąt, prawda, jakiś tam... No, i tu ma, no nie wiem, powiedzmy, nie, nie, nie udało mi się narysować 45 stopni. 45 stopni byłoby gdzieś bardziej tu. O, w ten sposób. To jest, powiedzmy, kąt 45 stopni. I te stopnie idą od zera. Tu jest 180 stopni. Tak. Tu jest. 360 stopni. No, a tu jeszcze mamy po drodze 90 stopni, i tu mamy 270 stopni. No i te stopnie, w nich się bardzo źle liczy, no bo one są w zakresie do 360. Dlatego raczej w matematyce, znaczy raczej w programowaniu, no i w matematyce też potem wyższej, już poza szkołą, średnio, poza szkołą podstawową, już średniej, pojawia się miara łukowa kąta. O co chodzi? Otóż starożytni Grecy badali, badali sobie koła. Koła, czy w naszym przypadku okręgi, ale, ale tu o tym mówimy. I nieważne, czy weźmiemy sobie duże, załóżmy, że to jest koło, uwierzmy mi na słowo, czy weźmiemy duże koło, czy weźmiemy małe koło, to jeżeli weźmiemy obwód, podzielimy przez promień, zawsze wychodzi ta sama liczba. I tą liczbę Grecy nazwali pi. I liczba pi jest liczbą niewymierną. My się uczymy, że to jest 3,14, i jeszcze tam jeszcze ewentualnie kilka jakichś miejsc po przecinku. Ale ta liczba jest po prostu liczbą niewymierną. Ona ma nieskończenie wiele elementów po przecinku. Więc procesing też nie będzie mógł jej wziąć z pełną dokładnością, bo nie ma pełnej dokładności. Procesing też do iluś tam miejsc po przecinku będzie ją traktował. Do ilu, to na razie nam dla naszego zadania nie jest ważne, bo i tak tyle, ile mamy w procesingu, tyle mamy w procesingu. Natomiast ważne jest to, no, wzór na obwód, prawda? Obwód koła to jest 2pi L. Tak? Czyli, czyli pi to się równa obwód przez 2 r. Yy, ja tu powiedziałem o. Yy, o promieniu, natomiast stosunek oczywiście do średnicy. Obwodu do średnicy to jest, wcześniej powiedziałem, promień źle. Stosunek obwodu do średnicy, bo 2L to jest średnica tego koła, to wynosi, wynosi wtedy pi. No i teraz tak. Wyobraźmy sobie, że to koło ma promień 1. No nieważne, 1 metr, 1 centymetr, ma promień 1. No to nasze pi to jest obwód podzielony przez 2. Czyli tu jest jedynka, tak? Czyli mamy obwód przez 2. Czyli w związku z tym obwód połowa obwodu to jest pi. Czyli ta długość wynosi pi, a całość obwodu wynosi 2 pi. No i teraz możemy kąt określać w ten sposób, że tu mamy jeden, jeden metr, jeden centymetr, jeden milimetr, nieważne. I teraz ta, ten punkt poruszając się od zamkniętego koła do jakiegoś elementu, tutaj ile mi narysował? No, jakiś fragment pi. No właśnie, jeżeli dojechał dotąd, to narysował całe pi. Jeżeli dojechał do połowy, to narysował pi drugich. Czyli 180 stopni, stąd się to bierze, tak? 180 stopni to jest pi. Całość naokoło to już mówiliśmy jest 2 pi, czyli 360 stopni to jest 2 pi. 90 stopni to jest pi drugich. Wzięło się to z tego, że to jest po prostu długość tego obwodu, jaki zatoczył kąt. Dla, za, przy założeniu, że ramię tego konta jest jeden, no to skoro już mamy teraz całą potrzebną wiedzę matematyczną i całą potrzebne podstawy teoretyczne, processingowe, no to możemy w, przejść już do programowania, czyli oczywiście void setup i ustalimy jakąś tam y, jakiś tam szerokość, size. Y, no powiedzmy, ja lubię taką wartość 800. Na 600. Ok, teraz powiedzmy no w zasadzie tyle na chwilę obecną. Void, draw. Główna część. No i zastanówmy się nad narysowaniem, nad narysowaniem pnia tego, tego drzewa. I teraz tak, pień będzie nietypowy, będzie pojedynczy. I tak, jak mówiłem, spróbujmy zrobić, że to będzie line 0,0 0 w x0, natomiast w y minus 100. Jeżeli teraz uruchomię ten program, to nic nie widać, ponieważ, jak mówiłem, zaczęliśmy od tego 0,0 0 tu i minus 100 idzie już poza ekran, poza nasze okienko. No więc przesunę zanim narysuję tą linię to translate przesuwa układ współrzędnych do wartości jakiej w x chciałbym żeby to było w połowie ekranu czyli szerokość ekranu dzielona przez 2 Mógłbym tu wpisać mógłbym tu wpisać połowę 800 ale wtedy, jak zmienię rozmiar tego okienka, to cała reszta mi się nie będzie zmieniała. A dzięki temu, że mam szerokość dzieloną przez 2, no to zawsze, nieważne czy jaka jest szerokość okienka, to będzie to na środku w x. Natomiast w y chcę, żeby spadło na sam dół, czyli na wysokość naszego okienka. No i spróbujmy. I jest linia, linia, która, linia, która biegnie od samego dołu. W górę. I zanim jeszcze tą linię, to mogę wrzucić jeszcze stroke wait, na przykład na 10, może przesadzę teraz, żeby była grubsza. Ok, mamy grubszą linię tutaj. No i teraz to jest ta część, która będzie jeden raz, która będzie niezmienna. I teraz Chciałbym ten układ współrzędnych przesunąć w to miejsce. Czyli robimy coś takiego, że robimy znowu translate, no i już względem nowego miejsca się przesuwam, czyli w X nie ruszam, a w Y robię, albo tu powiedzmy nie, minus 100, czy minus 150. A powiedzmy minus 150, tak jak sobie wyżej wydłużyłem troszkę ten. Ten ogon. No i co? I znowu robię linię, tylko już teraz krótszą, na przykład na minus 100. Ale zanim ją zrobię, to ten układ, który przeniosłem tu, jeszcze obrócę, czyli rotate o 45 stopni, czyli pi przez 4, tak jak wyjaśnialiśmy. No i jaki jest efekt? Powstała gałąź w tę stronę. No i to jest w jedną stronę, powiedzmy, tu jest część. Tu mamy, tu mamy pień, a tu mamy gałąź w prawo. No i teraz tak, żeby zrobić gałąź w lewo, musiałbym zrobić dokładnie to samo. Czyli to sobie skopiuję i zrobię minus pi czwartych. Czyli żeby obróciło minus 45 stopni. Właśnie, normalnie, w, normalnie tu. O! Wyjaśnimy. Dlaczego minus jest w lewo? Dlatego, że wydawałoby się, że jeżeli mamy zwykły układ współrzędny matematyczny, no to 45 stopni to jest w lewo, a minus 45 stopni to jest w prawo. Natomiast tu w procesingu mamy odwrócony ten układ współrzędny, czy on jest tak. No więc. Y, tu jest x, a tu jest y, tak? No więc jeżeli przesuwam w dodatnią stronę, no to się przesuwa w tę stronę, a w ujemną stronę to się przesuwa w tę stronę. No tu jest niestety, trzeba, trzeba się przestawić w odwrotną stronę niż na matematyce. No ale w każdym razie w dodatnią stronę w prawo, w ujemną stronę w lewo, no i się okazuje, że nie działa. No, właśnie, w ogóle tra taka translate mi jest tu, właśnie niepotrzebny, bo translate jest, jest tylko. Już tylko raz przesunąłem i teraz gałąź w prawo, gałąź w lewo. Nie? Ale i tak nie zadziała, ponieważ jak już byłem obrócony z tym układem współrzędnych o te 45 stopni, to teraz minus 45 stopni było w drugą stronę, ale nie od punktu, który. Yy, jest, był pionowy, tylko od tego obrotu. Dobrze byłoby zapamiętać przed obrotem, zapamiętać gdzie, jaki był ten układ współrzędny. I do tego służy polecenie push matrix. Ono odkłada na stos ustawienia o aktualnym układzie współrzędnych. Na stos, to znaczy, że w tej kolejności no możemy odkładać kilka razy ustawienia, a później, jak będziemy je ściągać ze stosu, to będziemy je z, w, w, z tego stosu zbierać od góry. Czyli kolejne nasze funkcje, które będą się wywoływały rekurencyjnie, następna będzie odkładała na stos, następna będzie odkładała na stos, ale kończąc się będą ściągały z, tej, z tego stosu w odwrotnej kolejności. No i tu 32, bo wypróbowałem maksymalnie elementy na stosie się mieszczą, więc no musimy tak mieć założenie, że to drzewo się na 32 krokach zatrzyma. Jeżeli nie, no to tu ograniczenia processinga będą widoczne, ale zatrzyma się na 32 i pop ściąga, czyli pop matrix ściągamy ze stosu, ściągamy ze stosu te ustawienia. No i co się dzieje teraz? Teraz już jest w porządku. No, i to samo musimy zrobić z naszym obrotem, że tu push matrix. Oczywiście matrix w wielbłądzim zapisie. Tak. I pop matrix w wielbłądzim zapisie. Tak. I tu jest gałąź. No i mamy w ten sposób zbudowany etap drzewa. No i teraz ten pierwszy etap, tak jak mówiłem, pień zostaje, natomiast będziemy musieli tą część gałąź w prawo i gałąź w lewo powtarzać rekurencyjnie. No więc skoro ma być powtarzana rekurencyjnie, no to muszę dla niej stworzyć osobną funkcję. Więc to zostaje tak jak tu było. I teraz wycinam i przenoszę. Nazwałem sobie funkcję branch, czyli gałąź yy, po angielsku. I w tym miejscu wywołuję branch. No i działa. Dokładnie tak samo. No, i teraz nadszedł czas do, na to, żeby wywoływać samego siebie. I tu muszę wprowadzić pewne zmiany, czyli w tym miejscu, gdzie jest ta linia, będę wywoływał swojego klona, który ma na samym początku narysować linię. No więc na samym początku każdego bręcza będzie linia, natomiast zamiast tej linii będzie wywołanie tego klona. I tu już teraz też wywołuje tego klona. Gdybym teraz uruchomił tą funkcję, ten, ten program, to on się zawiesi. Dlaczego? Dlatego, że funkcja draw wywoła branch, w tym branchu wywołany będzie kolejny branch, czyli zostanie stworzony klon tej funkcji w pamięci, w tym klonie zostanie wywołany znowu branch, zostanie klon w pamięci, znowu branch klon w pamięci, znowu branch klon w pamięci i w ten sposób no, w nieskończoność. Więc to się zacznie, no w pewnym momencie zakończą mu się zasoby i wywali się błąd, ale program się zawiesi. Więc muszę mieć, zastanowić się nad tym, żeby był jakiś warunek stopu, żeby one się kiedyś kończyły. A ponieważ teraz mam tu cały czas linię 100, cały czas wywoływanie branczu, one się nigdzie nie kończą. Więc jeszcze wprowadzę coś takiego, jak float LEN length długość i zamiast tego minus 100. Będę miał len, minus len, no bo chcemy w górę rysować. I zaczniemy od powiedzmy 100. Zaczniemy od 100 tutaj. No i teraz tak. Dalej jest to w nieskończoność. Tu podamy len. Tu podamy len. No bo dalej wchodzi do pierwszego brancha len równy 100. Potem jest rysowane 100, jest wywołany następny branch z lenem, następny branch z lenem. No, i tworzą się klony. Ale teraz, jeżeli po narysowaniu linii zrobię coś takiego, że len to się równa len razy 0,6, czyli żeby było 60%, w, o 60% on się zmniejszył, tak? To można zapisać też w skrócie w procesingu, czy w innych językach. Len y, gwiazdka równa się 0.6, jest krótszy zapis na to samo, gdybyście się spotkali, ale to jest dokładnie to samo. Czyli on się zmniejsza i do następnego brancha już jest przykozywany len mniejszy. Następny branch narysuje mniejszą odnogę i wywoła siebie samego na jeszcze mniejszą, na jeszcze mniejszą. I dzięki temu możemy wprowadzić tak zwany warunek stopu, czyli możemy dać if len jest większe od 1, to wtedy rób to wszystko. Tak? Tu jest koniec if. Jeż, czyli jeżeli len nie będzie większy od 1, to on już tego nie wykona i nie wykona kolejnych klonów, i teraz się już nie zawiesi. Ja to za chwilę jeszcze spróbuję rozpisać, ale zobaczmy, jaki jest efekt, bo to jeszcze tu nie będzie dobrze działało. Tak, dlatego, że on te coraz krótsze linie rysuje od tego samego punktu. Nie ma opcji, że on się przesunął do kolejnego punktu. Czyli muszę dorobić przesuwanie, czyli po narysowaniu linii, on ma się przesunąć na jej koniec. I dopiero na tym jej końcu będzie obrót i kolejny klon. Więc teraz to wygląda w ten sposób. Tak, już nam powstało. Pięknie tworzące się drzewko, jeszcze będziemy je ulepszać zaraz, ale już to w tej chwili częściowo działa. Częściowo, dlatego że chciałbym, żeby jeszcze mi się zmniejszały grubości tych krawędzi, żeby te gałęzie były coraz cieńsze, bo teraz to drzewo jest takie no, dosyć potężne, tak jak startowało od, od, od początku, tak, tak tutaj, tutaj, żeby to było coraz cieńsze. Natomiast chciałbym wyjaśnić tą rekurencję. Teraz taka dla tych, którzy rozumieją, jak ta rekurencja działa, no to, to możecie sobie przewinąć film w inne miejsce. A natomiast chciałbym wyjaśnić tą rekurencję, bo wiem, że z tym, jest, z tym jest pewien problem. No więc teraz tak, spróbujmy sobie wyjaśnić, jak działa ta rekurencja. Tutaj spróbuję jakoś tak to dla przykładu. Załóżmy, że tu nie mamy 100, no bo dla 100 tych wywołań będzie tutaj y, odpowiednio więcej. Załóżmy, że tutaj mamy 10. Tak, że tu jest branch 10. Tak? No jak to wygląda w praktyce dla dziesiątki? No, dla dziesiątki tu szybko maleje, ale to nie o to chodzi, że że to źle wygląda w każdym razie, co robi processing. Processing wywołuje draw. No i teraz mamy branch 10. Czyli nie wie, co to jest branch, wie, że ma być 10, no to idzie do tego miejsca. Ja sobie to skopiuję i wkleję tu. I tutaj trafia, tutaj trafia dziesiątka, tak? Do środka trafia dziesiątka, więc wszędzie tutaj mamy 10, 10, no i tu mamy 60% z 10, tak? Czyli mamy tutaj, czyli mamy tutaj 6, tak? No więc tutaj od tej chwili już mamy 6, tak? Czy 6 jest większe od 1? No jest większe. No to tu trafia szóstka i na razie funkcja zamarza w tym miejscu. Tak? Tu w tym miejscu ta funkcja się zamroziła. I processing co robi? Aha, wołasz funkcję branch. To muszę znaleźć funkcję branch. On, to nic, że to się nazywa tak samo, tak? Czy on znowu znajduje to samo? I teraz to samo, tworzy klona, więc ja otworzyłem nową zakładkę, właśnie, że tamto zamarzło w jednym miejscu w pamięci. A na nowej zakładce mam znowu funkcję tą, tylko tym razem z szóstką. No więc jest tu szóstka, tu szóstka, tu szóstka. No i teraz liczymy 60% sześciu. Czyli 6 razy 0. Przecinek, bo tu mam kalkulator po polsku. To jest 3,6. Czyli nasze len będzie teraz wynosiło 3,6. Mhm. czyli tu mamy 3.6. No i co się dzieje? No nasze tu branch jest z kropką 3.6. No więc processing w tym miejscu Zamarza. No i skoro zamarza, to ma wywołać swojego ma wywołać brancha. No więc utworzy się nowa wersja, kolejna trzecia w pamięci funkcji. No i tu było 3.6. No więc tu mamy minus 3.6. Ponieważ to jest line, to line nie może narysować minus 3,6 piksela. No więc narysuje to na minus 3 piksele. Utnie te 6 piksela. No ale to nam nie przeszkadza w tej chwili. Tak samo tu, translate układ nie może się przenieść do 3,6 piksela, więc będzie 3, ale to zrobi za nas procesing. Natomiast tu mamy 3,6 i z tego liczymy 60%, czyli 3,6 razy 0,6 to jest 2,16. No więc mamy tutaj teraz 2,16 większe od 1, no jest większe od 1. Czyli mamy 2.16 tu. No to zatrzymaliśmy się w tym miejscu, zamazliśmy, no i procesing szuka funkcji branch. No więc szuka funkcji branch, znajduje ją, tą funkcję, robi klona w pamięci. Zapomniałem, ile tam było 2.16, 2.16. No tu oczywiście skróci to do dwóch, bo nie może 16 16-setnych piksela. No więc będzie skróci do dwóch. Ale tutaj liczy 216 16 razy 06 razy 0,6 to jest 1296 tak czyli będzie 12 1 oczywiście kropka 296 czy jest to większe od 1 no jest większe od jednego. Czyli 1 czyli 1.296 No i processing no i Processing zamarza tutaj. No i co? Wywołujemy znowu funkcję Branch. No już pomału zbliżamy do stopu. No więc funkcja Branch dla 1.2.9.6. Czyli tu jest 1.2.9.6. No więc tu się to skróci do jednego piksela już, bo obecnie, ale tu mamy 1.2.9.6. Razy 0,6 0,6, bo kalkulator mam po polsku, to jest 0,77. No a powiedzmy 0,7, nie? Bo tu już będzie 0,7, możemy sobie to uprościć, dlatego że 0,7, czy ona jest większe od 1? Ono nie jest większe od 1. Więc po narysowaniu tej linii o szerokości 1 piksela, no co się dzieje? Ta funkcja, nie jest w ogóle, nie, ta część nie jest wywoływana, już się nie tworzy kolejny klon. Czyli on omija ten fragment, no i dochodzi już do końca, bo nic tu nie ma. No Gdyby tu coś było, to by jeszcze robił za tym ifem. Ale że nie ma, no to dochodzi do końca, no i ta funkcja wylatuje z pamięci. Już jej nie ma. Ja usuwam tą zakładkę, nie zapisuję, to jest czyszczone. Byłem tu, w tym miejscu, no więc idę dalej. Tak, idę tu, ściągam ustawienia ze stosu układów współrzędnych, czyli wszystko, co tamten branch napsuł, on coś napsuł, prawda, poprzesuwiał, poprzestawiał. To wszystko to nie jest ważne, bo ściągam te ustawienia, które sobie zapisałem tutaj. No więc ściągam ustawienia, wracam do oryginału. No i idę dalej. Idę tu, 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 idę w to miejsce. I nagle jest tu 1, 2, 9, 6. No więc znowu processing robi nową kopię w pamięci. Aha, już sobie nie skopiowałem, bo kopiowałem co innego. Nową kopię w pamięci i tu jest 1296. No a 1296 już ćwiczyliśmy, bo to jest dokładnie te samo 1296, co jest tutaj. Więc wiemy, że z tego 1296 już nic nie będzie, bo narysuje o długości 1. 1 przesunie o 1 no i następnie wyliczy 0,7. No jak wyliczy 0,7, to już tu tego nie przejdzie dalej, tylko zakończy swoje działanie, przejdzie tutaj. No więc jak już przejdzie tutaj, no to ta funkcja znika z pamięci. No i nasz processing idzie dalej. Idzie tu, no i ściąga ustawienia ze stosu. Jeżeli tam ta funkcja coś zepsuła, to ściąga ze stosu to, co tu było push. To on to sobie ściąga. No i kończy. Kończy działanie ta dla 2.16. No i ta na 2.16 znika z pamięci. Ale ja jej nie będę usuwał, dlatego że wracam do tej, która miała numer 3, do tego poziomu. Tamtej nie ma. Wyobrażamy sobie, że ta zniknęła z pamięci. Zaraz mi będzie potrzebna po prostu, więc o, albo ją sobie skopiuję i zamknę. OK. Tamta zniknęła z pamięci. Procesing leci tu. Tu, 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 i tu znowu mamy 2,16. No, dlatego, że takie jest zadanie, że są w obie strony identyczne te gałęzie. No więc processing znowu tworzy tą wartość dla 2,16. No a to dla 2,16 już mieliśmy przećwiczone, tak, że to na 2,16 weszło w jedną stronę i tam już się skończyło, bo już doszło do 0,7. Jak z tamtego się skończyło, to wróciło, poszło dalej. Jak z tamtego, to z drugi raz wskoczyło do tamtego. I, I znowu zlikwidowało, i skończyło, i zlikwidowało. Teraz już mogę zamknąć, bo już tego nie będzie. Te gałęzie już zostały zaliczone. Więc Processing Door jesteśmy na tym etapie. Tutaj jesteśmy. No i kończy się, kończy się, kończy się, kończy się ta funkcja dla 3.6. No tak się skończyła ta funkcja dla 3.6, to jej nie ma. No i wracamy do funkcji z poziomu numer 2. I w tym poziomie numer 2 mamy znowu tu. No to ściągamy ze stosu. Idziemy do kolejnej, a kolejna jest 3.6, bo akurat prawa lewa jest to samo. No więc znowu utworzy się to dla 36. To już mamy przećwiczone, tego 216 utworzy się następna, a tam się po prostu to już skończy, bo już będzie koniec. Więc na tym polega niestety rekurencja, że te klony one idą Rozchodzą się, idą krok po kroku. No i to jest chyba najtrudniejsze do zrozumienia w tym, w tym całym programie. Jak to się skończy, ta gałąź, no to oczywiście tu się skończyło to, skończyło się to, zamknęło się, no i wracamy do branchu 10. No i branch 10 znowu się przesuwa na to miejsce, oj, na to miejsce, znowu jest wywoływany dla szóstki, więc cała nasza opowieść, która była dla szóstki wyżej, powtarza się, aż cofając, cofając, cofając się, wróci i wróci tutaj. No i jak skończy to dla branchu 10, no to już był ostatni klon w pamięci, no to już wróci, wróci do, do naszego draw, czyli mamy branch 10 tu. No i co znowu pro processing? Potem processing jeszcze raz uruchomi draw, no i jeszcze raz będzie rysował to drzewo. W zasadzie nam by wystarczyło jeden raz, bo ono się nie rusza, to drzewo, a za chwilę będzie nam się ruszało. I znowu będzie to samo, rysował to samo drzewo. Także mam nadzieję, że już teraz ta rekurencja się wyjaśniła. No nie jest to proste. Jest to, jest to już taki troszeczkę trudniejszy element. I co możemy jeszcze zrobić w naszym programie? No, bo już drzewo rysuje, już pięknie, pięknie działa. Pień rysuje taki dużo wysoki, dlatego że no, przy pierwszym ruchu jest ta linia jeszcze w pionie, jeszcze nie jest obrócona. Przy pierwszym branczu. Więc możemy skrócić powiedzmy ten tutaj na, na też, no nawet, nawet na 50. O. No to zależy, jakie chcemy mieć drzewo. Czy chcemy mieć długie, czy chcemy mieć krótsze. Możemy ten skrócić ten pień. No, i pierwszy krok jest linia, obróć, linia, obróć, linia, obróć. I w ten sposób ta rekurencja leci. No i teraz chciałbym, żeby ulepszyć trochę ten program. Ale myślę, że już troszeczkę ten odcinek trwa. Więc w następnym odcinku ulepszymy ten program i zrobimy, żeby to drzewo było piękniejsze. A na razie zachęcam Was do prenumerowania tego kanału, zachęcam Was do śledzenia odcinku, no i zachęcam do następnego odcinka, w którym właśnie będziemy upiększać nasze drzewo.